Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejny sezon spotkań z Ireneuszem. Poznać i zrozumieć siebie. Witam Ciebie, Ireneusz. Witam również, witam Państwa. Tym razem będzie już bardziej szczegółowo, bo w poprzednim sezonie omówiliśmy wiele tematów, wiele różnych mechanizmów, które działają w rozwoju osobowości, żeby siebie poznać i zrozumieć bliżej. Natomiast teraz rozpoczynamy sezon odcinków stricte na temat emocji, żeby je zrozumieć. Dzisiejszy temat, chciałbym Cię prosić, żebyśmy porozmawiali na temat tak zwanej inteligencji emocjonalnej. Co się pod tym kryje? Co to jest inteligencja emocjonalna właśnie w poznawaniu siebie? Inteligencja emocjonalna to taka umiejętność rozumienia i radzenia sobie z emocjami. I tutaj dotyczy to zarówno naszych własnych, jak i tych wszystkich, z którymi się spotykamy od zewnątrz. I bardzo ważne jest i bardzo takim istotnym właśnie wpływem na nas są wtedy emocje, kiedy na nich się skupiamy i potrafimy je na przykład nazwać. To jest taka nasza, można powiedzieć, świadomość tego, że wiemy, że to się z nami dzieje i potrafimy to nazwać. To jest taki bardzo ważny element, w którym będziemy wtedy bardziej skupiać uwagę na sobie niż na tym świecie zewnętrznym, żeby nasza sytuacja nie doprowadziła do jakiegoś stresu. Więc bardzo ważne jest, że skupiamy uwagę na sobie. Ale zanim wejdziemy w ogóle w tą inteligencję emocjonalną, to chciałbym pokazać troszeczkę tej naszej historii, złożoność naszego mózgu, ponieważ to, co się dzieje cały czas, żeby przybliżyć tą inteligencję emocjonalną, to chciałbym zwrócić uwagę, że to jest odwieczna praca pomiędzy umysłem opartym na praktycznej stronie, czyli nasza głowa, i sercu, której konstrukt pracuje na uczuciu. I jedna i druga strona są bardzo ważne. Tylko przez to, że my cały czas ewoluujemy, więc ta sytuacja się trochę zmieniła, ponieważ my już nie jesteśmy w takim stresie, jak kiedyś byliśmy. Czyli gdybyśmy mieli sobie przywołać jakieś z tego świata sprzed tysięcy lat nasze zachowania, to one były cały czas oparte na zagrożeniu, czyli kto zwycięży, ja czy zwierzę. I to były czasy, w których ten stres trwał 20 minut i jeżeli byliśmy zwycięzcą, to bierzemy pod pachę zwierzę i wracamy do swojego plemienia, ale stres całkowicie schodzi. Dzisiaj natomiast mamy zupełnie inną sytuację, ponieważ żyjemy w takich czasach, w których no właśnie, ten stres jest ciągły. I teraz kwestia, na ile my potrafimy uruchomić samoświadomość tego, że ten stres wcale nie musi być taki, jaki widzimy na zewnątrz, przez kogoś, przez czyjeś reakcje, przez czyjeś zachowania, tylko skupiać się na sobie i zadawać sobie pytanie, na przykład, dlaczego ja to widzę. Czyli chodzi o to, żebyśmy cały czas szukali odpowiedzialności w sobie. I teraz bardzo ważna rzecz. Inteligencja ta emocjonalna nie jest cechą wrodzoną. To się nabywa, tak jak genetycznie mamy pewne przywileje, że komuś jest łatwiej funkcjonować, bo na przykład nie znajdzie się w depresji, bo jest chroniony w pewnym sensie, bo rodzaj tej myśli, rodzaj tej emocji jest taki, że ta osoba to przetrwa, a druga przez swoją wrażliwość, subtelność po prostu sobie z tym nie poradzi. Czyli mamy
pewne takie możliwości, z którymi no, musimy sobie w jakiś sposób radzić i żeby te możliwości nasze przejawiały się jak najlepiej dla nas w radości, szczęściu, spełnieniu, no to ważne jest, żebyśmy umieli siebie odnaleźć przede wszystkim w tych brakach, czyli jeżeli będziemy cały czas funkcjonować przez negatywne myślenie, przez braki, czyli że moje życie było tak ciężkie, tak niedobre, to z tego powstaje coś, co ogranicza tą inteligencję naszą emocjonalną, która nam pozwoli jak najlepiej realizować się w dzisiejszych czasach. Więc bardzo ważna jest i komunikacja, czyli jak my komunikujemy ze sobą i ze światem zewnętrznym, czyli ma ogromny wpływ na tą inteligencję emocjonalną, jak i drugie, właśnie to, żeby sobie ta świadomość nasza, żeby była bardzo aktywna na poziomie tego, co czujemy, jak czy potrafimy nazwać tę emocję, czy potrafimy ją w jakiś sposób tutaj przenosić, odpowiadając sobie zarazem, żeby nas nie krzywdziła. A kolejna rzecz to taka już dotycząca umiejętność, tutaj dotyczy umiejętności zarządzania tymi emocjami, czyli na ile sprawujemy kontrolę, na ile po prostu w tym się odnajdujemy, jak kierujemy tymi swoimi emocjami, bo to jest bardzo ważny czynnik. No i taki bardzo ważny również, który jest tutaj też spełnia bardzo dużą rolę, to jest empatia. No i jeżeli my jesteśmy pozytywnie nakręceni, to uwrażliwiamy się właśnie na tą empatię, czyli pozwalamy, żeby współodczuwać drugą osobę, rozumieć jej emocje. Nie jesteśmy agresorami, nie jesteśmy skierowani na to, że musi być tak, jak my uważamy, tylko że bierzemy pod uwagę to, że ta osoba po prostu ma swoje problemy, ma takie swoje reakcje, ma takie zachowania i potrafimy to zaakceptować. I wtedy właśnie to będzie miało na nasze życie o wiele lepszy wpływ, czyli ten stres, który pojawia się, będzie bardziej kontrolowany. Będziemy mogli sobie z nim bardziej radzić. No i tutaj, czy sobie sami poradzimy? Jasne, że możemy sobie poradzić, bo po to jesteśmy, żebyśmy w tym się ćwiczyli, ponieważ mózg nasz skierowany jest na przetrwanie i serce nasze zdecydowanie jest lepsza, jeżeli chodzi o emocje, jest tutaj skuteczniejsze, bo po prostu ten umysł logiczny, to on jest taki zero-jedynkowy bardziej, a tutaj mamy już uczucia. No i teraz przez te uczucia potrafimy czuć to, co się faktycznie dzieje, a przez mózg tylko myśleć, że to, co się dzieje, powinno być takie, a nie inne. No i możemy stać się więźniami tych sytuacji. Więc tutaj ta relacja, no, jest bardzo ważna, żebyśmy się odnaleźli. Chciałbym, żebyś też tutaj i Państwo zwrócili uwagę, że uczucia są związane z tym, że mamy jakby te dwa mózgi, serce i głowa. Głowa jest bardziej odpowiedzialna za przyszłość, ponieważ martwimy się, zamartwiamy, chcemy podejść praktycznie, żeby to, co robimy, było cudowne, idealne, wspaniałe, żeby to nam dało szczęście, żeby to nam dało pieniądze, żeby dało nam możliwości. I te emocje kreowane na bazie tego, no się napędzają, jest to super, ale możemy wpaść po prostu w pułapkę, możemy doświadczyć porażki. No i potem, jeżeli raz, drugi, trzeci doświadczymy coś takiego, to z poziomu mózgu, który jest skierowany na przetrwanie, czyli patrzy na negatywy, no gdybyśmy mieli wziąć jego cechy pod uwagę, no to z 11 takich milionów tych wrażeń sensorycznych wychodzi na to, że bardzo mało, symboliczna ilość jest tylko przefiltrowana i to jakich tych negatywnych. Więc nasz mózg, który chce, żebyśmy byli bezpieczni, będzie tylko i wyłącznie na tym skupiał uwagę. No to teraz przez serce my czujemy. My chcielibyśmy to, a nie możemy, bo mamy lęk, bo mamy obawę. No i to znowu hamuje. Więc bardzo ważne jest to, żeby to ćwiczyć, ćwiczyć.
kierunku pozytywnym. Czyli jeżeli będziemy mówili, że jeżeli chcesz świętego spokoju, bo ci, którzy są bardzo wrażliwi, bardzo emocjonalni, to bardzo potrzebują tego spokoju. No to jeżeli będzie oczekiwał tego świętego spokoju z tego świata zewnętrznego, no to niestety z tym się nie spotka, bo nie może, ponieważ mózg jego reaguje na to, co doświadcza. No to teraz ważne uwagi jest to, żeby ćwiczyć ten mózg właśnie przez tworzenie jemu tego spokoju, żeby ten pozytywne myślenie poprzez właśnie wchodzenie w wyciszenie uczyć mózg tego, czego nie zna. No i w końcu te obwody neuronowe zaczną reagować i zacznie podawać ten spokój, bo mamy już do tego większy dostęp. I to jest no, praca ze sobą. Natomiast jak już sobie nie dajemy rady, bo po prostu spotyka nas przykrość za przykrością, zapadamy się, wchodzimy w te wszystkie trudne emocje typu smutek, typu żal, typu gniew, złość, wstyd i tak dalej, no to jeżeli już to przekracza granice, a 9 miesięcy wystarczy, żebyśmy znaleźli się w depresji, no więc wtedy polecam pracę z jakimś terapeutą, ponieważ od zewnątrz jest to bardzo łatwo uwolnić, ale ze sobą walcząc ciągle na poziomie tych braków, które ktoś posiada, brak miłości, brak różnych potrzeb, to będzie powodowało krzywdzenie. No i dlatego chciałbym, żebyśmy tutaj naprawdę zrozumieli, że lepiej nawet jest, żeby z kimś popracować, przed kimś się otworzyć, mieć swoją osobę zaufaną, po prostu otworzyć to wszystko, nie bać się tego. Przecież cały czas chodzi o to, żebyśmy my nie bali się wyrażać to, co czujemy. Im bardziej to blokujemy, im bardziej to zamykamy, to tym bardziej to nas krzywdzi. No więc jest świetna tutaj droga do siebie przez tą komunikację, przez tą otwartość. No dobrze, ale powiedziałeś wcześniej, żeby te emocje nazywać, że to jest możliwe do wyćwiczenia przez każdego. Tylko mi się nasunęła taka myśl, że czy jest to w ogóle możliwe, żeby wszyscy pod hasłem na przykład złość rozumieli to samo, żeby móc z tym pracować, bo jest pewna potrzeba harmonii między na przykład terapeutą a uczestnikiem sesji, żebyśmy się dobrze rozumieli, tak jak mówiłeś o komunikacji. Chodzi mi w skrócie o definiowalność tych mechanizmów, które, tak jak mówiłeś, można wyćwiczyć. Jak to zrobić? Jakie są na to sposoby, żeby to dobrze rozumieć? Po pierwsze, skupmy się na przykład na złości. Że złość mamy prawo wyrażać. Jak wszystko, każdy jest inny i inaczej odbiera złość. Dla jednego podniesiony głos jest tylko podniesionym głosem, a dla drugiego będzie już agresją. Bo no, nie wyobraża sobie, żeby ktoś na niego podnosił głos i to jest już dla niego bardzo no, ciężkie do zniesienia. Okej. I teraz kwestia. Wyraziłem i pójdź za tym, że skoro dla tej osoby jest to złe, to wtedy uczulamy się na postawioną granicę i staramy się tego nie zrobić, żeby w relacji z tą osobą no po prostu bardziej panować nad tą sytuacją. Ale z drugiej strony jest bardzo ważne to, żebyśmy zrozumieli, że ta złość, którą my mamy, nie będzie taką samą jak drugiej osoby i tylko chodzi o to, żeby każda z osób wyraziła tę złość, a z drugiej strony, jeżeli zauważa to i nazwie ją po swojemu, czyli po swojemu obojętnie, jakbyśmy tylko, że to jest złość i teraz wejść w tą złość, dlaczego ja to zrobiłem, to ten stan rzeczy przy akceptacji tej złości, do której mieliśmy prawo, bo na takim poziomie mieliśmy tą swoją świadomość, po prostu sytuacja nas przerosła i stworzyła ten negatyw, w związku z czym mamy prawo w tej chwili do takiego zrozumienia tej złości, a nie zostawienia, że ja mam rację. Bo jeżeli będziemy obstawali przy racji, to znaczy, że uruchamiamy tylko głowę,
która chce swojego i nie bierzemy pod uwagę serce, które w tym momencie będzie nas krzywdziło. Trzeba zrozumieć, że serce bardziej reaguje na wszystko niż głowa. Czyli jeżeli byśmy dotknęli nawet badań naukowych i były pokazywane obrazki, w których pokazywano, jak reaguje nasz mózg na sytuację i było badane i serce, i głowa, to się okazuje, że obrazka jeszcze nie było na komputerze, a serce już reagowało, że będzie zły obraz. Więc my bardziej wszystko czujemy, tylko my to wszystko sobie zabieramy przez nasz umysł oparty na tej racjonalnej stronie, na tej praktycznej, fizycznej, namacalnej. Ta sercowa nie jest namacalna. Ta sercowa jest bardziej w uczuciu i wierzę, czyli wierzę w to, co poczułem. I to jest ta nasza droga do siebie, bo my tak naprawdę nie wierzymy. My w pierwszej chwili dostaliśmy poważny sygnał, ale my go zaraz weźmiemy sobie, przerobimy, zinterpretujemy i koniec. Nie ma już tego sygnału. No więc to jest bardzo ważne, żeby każda rzecz, czy złość się pojawić, czy cokolwiek, żebyśmy wyrazili to, bo mamy do tego prawo, ale zastanowili się nad samymi sobą, ponieważ to tworzy stres, bo wchodzimy w niskie wibracje. A jak wchodzimy w niskie wibracje, będziemy za to płacić. No więc, żeby nie ponosić konsekwencji, skupmy się na tym. Skupmy się na tym i pozwólmy temu żyć, ale wewnątrz siebie obserwujemy tę złość, dlaczego ona się we mnie pojawia. Gdzie jest źródło tego? Skąd się to bierze we mnie, że ja w ten sposób zawsze reaguję na te sytuacje? I to jest nasza droga do siebie, to jest nasz rozwój. Czyli to jest ta samoświadomość, która jest nieodzownym tutaj czynnikiem do wytwarzania tej inteligencji emocjonalnej, bo kiedyś tej inteligencji emocjonalnej nie było. Nie była potrzebna, ponieważ myśmy się kierowali bardzo silnie tymi szybkimi reakcjami i ten mózg, ten ciało migdałowate, które ma zakodowane te starsze części mózgu, cały czas reagują na to i są dla nas niezbędne, żebyśmy my po prostu byli bezpieczni, ale to nie znaczy, że w relacjach i w samymi sobą będzie to przyjemne dla nas i będziemy radośni i szczęśliwi. To trzeba szukać przez pracę. Okej. W tej sytuacji jak to świadomie rozgraniczyć, to co mówi serce, a to co mówi umysł, bo powiedziałeś, że fajny eksperyment, przykład, że serce czuje wcześniej, zanim oczy zobaczą i mózg to przeanalizuje, serce wie co będzie, są to zapewne jakieś ułamki czasowe, niemniej jednak ktoś może na to nie zwracać uwagi, że intuicja coś mówi, że coś się dzieje, jakiś sygnał dociera. Jak, że tak powiem, wyczyścić świadomość, chociażby w tym minimalnym stopniu, żeby móc takie sygnały serca odbierać? Żeby odebrać swój sygnał, to trzeba naprawdę takiego stanu własnego, w którym nie wchodzę w napięcia. Dlaczego? Dlatego, że jak wchodzę w napięcie, to blokuję przepływ tej energii. Czyli blokuję się i nie dostanę żadnej informacji, nie dostanę żadnego sygnału, ponieważ wszystko jest tak jakby sparaliżowane, zamknięte. Nie mam do tego dostępu. Musimy najpierw zwrócić uwagę na to, czy nasze ciało jest rozluźnione, czy my w tej sytuacji nie mamy napięć, czy to przez nas przepływa, czy to jest blokowane, czy się usztywniamy, czy się ograniczamy, czy też mamy tą lekkość. No i ten stan rzeczy pozwala nam dotrzeć do informacji, którą wysyła serce i ta emocja, to uczucie, ten stan, w którym jesteśmy, po prostu podpowiada nam. Natomiast jeżeli jesteśmy zamknięci, zablokowani, no to wszystko rejestrujemy przez nasze nawyki, przez nasze reakcje, przez lęki, przez wszystko. A jeszcze jak jesteśmy na nie, no to ten lęk jeszcze jest bardziej stworzony, żeby nam wszystko odebrać i nie mamy szansy do korzystania z życia, z tego, co byśmy chcieli, ponieważ sami sobie odbieramy, czyli oddalamy się od swojego serca. Tak jak miłość. Przecież jeżeli my wszystko robimy w miłości, no to niskie wibracje do nas nie mają dostępu.
jak jesteśmy wysokich, cały czas wysokich, to ten komfort, ta możliwość przepływu wszystkiego jest na naszą korzyść. A teraz, jeżeli my wejdziemy, załóżmy, w lęk, lęk jest iluzją. Strach, jeżeli byśmy dotykali strachu, no to jest to, co my doświadczamy. Czyli załóżmy, że nagle coś by się stało, spadłoby coś i na przykład wstrząśnie to nami, bo to jest reakcja na strach. To jest już doświadczenie. Ale lęk, tak jak świat światem, zawsze był iluzją. W związku z czym, jeżeli my jesteśmy w niskich wibracjach, to będzie powodowało, że nasze reagowanie na siebie, na tą emocję, no, będzie bardzo krzywdzące, bo my nie pracujemy, nie kierujemy się właśnie przez tą inteligencję emocjonalną, tylko przez taką prostotę skupienia na tym, co mi mózg podpowie. A mózg niewyćwiczony, no, będzie nam zawsze jedno podpowiadał. Więc tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy zawsze rozumieli, że inteligencja emocjonalna jest tak jakby takim kluczowym narzędziem do zrozumienia i radzenia sobie z emocjami. Nie ma innej drogi niż po prostu rozpoznawać to. Nie ma drogi, żeby to kontrolować. Nie ma innej drogi niż zarządzać tym we właściwy sposób. Dobrze, ale żeby to wszystko sobie w jakiś sposób układać, jakie są takie najprostsze, najbardziej czytelne i najbardziej komunikatywne techniki, żeby zacząć tą pracę dla siebie nad sobą? Jakie byś zalecał jako już terapeuta, przewodnik duchowy, czy osoba z wielkim autorytetem, lekarz dusz? Jakie techniki ty polecasz? Od czego zacząć najbardziej? Bo ja rozumiem odczuwanie serca, ale nie każdy może identyfikować to, co czuje, że to jest właśnie serce, albo to jest jakaś tam emocja zewnętrzna, wewnętrzna, płytka, głębsza. Jakie są uniwersalne techniki, żeby zacząć pracę nad swoimi emocjami? Głównym takim to, no, praca przede wszystkim z ciałem, wyciszanie, czyli medytacja. Z ciałem to wszystkie formy, czyli yoga, fitness, siłownia. To są te formy, które nas wyciągają jakby z tego stanu, ponieważ wprowadzamy ciału życie, czyli jest starcie. Popatrz, dobro i zło musi trzeć. Dobro i zło jest naszym życiem i nie możemy tego rozdzielić. Więc jeżeli mamy teraz więcej tego, co jest negatywne i to nas ściąga w dół, to jeżeli my poddamy to tarciu i zaczniemy pobudzać swoje ciało tą aktywnością typu yoga, typu fitness, typu siłownia, bieganie, rower, no wszystkie strony tworzenia takiego, tych ćwiczeń, wykorzystywania, to powoduje, że ten stan się będzie zmieniał, ponieważ to jest w ruchu. Pamiętaj, emocja jest ruchem, czyli jest kierunkiem, działaniem, to jest ten motywator, emocja. I teraz, jeżeli my sami wejdziemy w ruch przy tej emocji negatywnej, to następuje świetne wyprowadzenie siebie ze stanu, w którym byliśmy. Jeżeli tego nie zrobimy, tylko dalej kontynuujemy bombardowanie siebie tymi myślami negatywnymi, tym obciążaniem, tym życiem przeszłością, tą stratą, tą śmiercią, tymi wszystkimi smutkami, żalami, to ta energia po prostu cały czas będzie nas trzymała i nie puści. Więc musimy to jakby wprowadzać. Musimy, to jest może złe słowo, tylko chcę jakby podkreślić dynamikę tego, że ta nasza energia woła cały czas, żebyśmy coś zrobili dla siebie, żeby się zaktywizować, pobudzić, ruszyć w tany, nie siedzieć, nie przebywać w tym zastoju maraźmu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie
właśnie budowania tego stanu pustki, czyli wyłączania tych negatywnych emocji, tego, co nas ciągle dotyka, że to jest naszym jakimś też mechanizmem już, bo przyzwyczailiśmy się do tego i widzimy już ten smutek na twarzy, widzimy, że on rzeźbi tą twarz, widzimy, że to dzieje się w dłuższej tej skali, to wtedy po prostu potrzebna jest już praca z konkretnymi tymi emocjami i budowanie tej świadomości, że ta emocja jest we mnie i ja jestem jej twórcą i teraz moja odpowiedzialność za siebie wszystko zrobi, żebym tę emocję nazwała i żeby ją po prostu już w nią wchodzić i jako obserwator i z poziomu obserwatora przyglądać się jej, żeby znaleźć to źródełko, które to powoduje, bo wcale nie jest przyczyna w tym, że ja się w tej chwili tutaj tak zachowuję, tylko że mogło to stać się dużo wcześniej. I dlatego tak istotne jest, żebyśmy, mówiąc o metodach, o technikach, to wiedzieli, że jeżeli sobie nie radzimy z tym ćwiczeniami, z tym wszystkim i medytacją, to musimy naprawdę bardzo głęboko w siebie zajrzeć i z poziomu własnego lub terapeuty usunąć. Przecież jeżeli ja te różne przypadki miałem, gdzie były traumy, depresje, różne takie stany, które naprawdę już są bardzo dużym ciężarem dla kogoś, jeżeli coś takiego usuwa się w krótkim czasie, że nie są to jakieś długotrwałe terapie, tylko pracując z tą energią, można to uwolnić w bardzo krótkim czasie, to ta osoba no po prostu przychodzi jako w tej depresji, a wychodzi radosna, szczęśliwa i po prostu w szoku jest, że może tak się czuć. Dlaczego? No bo jest uwolnienie tego tworu, to, co tworzyło tę sytuację. Więc dla mnie jest to bardzo proste, ale to łatwo powiedzieć, bo to jest z boku, prawda? Czyli nie mamy tych emocji i patrzymy na to z boku, a ta osoba ma emocje, przeżywa to, jest im ciężko do siebie się dostać. No i tutaj naprawdę wielokrotnie można powiedzieć, że jest barbarzyństwem taka próba, chęć sobie pomożenia i budowania tego cierpienia. Naprawdę lepiej wtedy korzystać z pomocy terapeuty. Okej, ale teraz kwestia emocji jako procesu czegoś naturalnego, czyli w jaki sposób różne sytuacje nas spotkają, czujemy, reagujemy w taki czy inny sposób emocjonalny. Czy emocje nie są jakimś takim nurtem naturalnym i przemijającym, tak jak wszystko? Czy należy się koncentrować na wszystkich emocjach, tych takich, no powiedzmy, krótkotrwałych, czy takich mniej ingerujących w samopoczucie, ale one są, bo one są procesem naturalnym i mijają tak samo jak pogoda, że dzisiaj jest, o teraz jest ciemno, jest noc, jutro będzie światło, będzie słońce. Czy emocje podlegają takim procesom, czy jak one chwycą za gardło, to już trzymają i trzeba koniecznie z tym pracować? Jak to jest? Naturalnym sposobem jest pozwolenie, żeby taka emocja przez nas przepływała. To całym problemem jest to i ta nieświadomość ludzka, że wszyscy chcą koniecznie wyjść z tego stanu tu i teraz, bo mi się to w tej chwili nie podoba, ja nie chcę tak się czuć, ja nie chcę tego, ja nie chcę tamtego. I to powoduje, że to rośnie, to staje się gorsze, to staje się bardziej dokuczliwe. I cenę każdy płaci za to, że wewnątrz siebie nie wyraża zgody na to, co się w danej chwili dzieje. Więc naszym naturalnym stanem rzeczy jest pozwolić temu przejść, czyli odpuścić sobie i zaakceptować ten stan, to przynajmniej nie będziemy tego zasilać.
No i to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Przecież spójrz na naszą taką cykliczność, jakby takie koło naszego życia. Jak jest źle, to znaczy, że będzie dobrze. Jak jest dobrze, to znaczy, że będzie źle. To wystarczy w ten rytm wejść i pozwalać temu przechodzić przez siebie. Przecież nasz mózg naprawdę pracuje na takich obrotach, że gdybyśmy mieli porównać, bo my wszyscy chcemy szczęścia, radości, ale z drugiej strony nie widzimy, że to, co my doświadczamy w życiu, to tak naprawdę w najlepszym, optymistycznym takim układzie, to według tej reguły Parota byłoby 80 na 20%, że 80% mamy cierpienia, 20% szczęścia. I teraz my się nie chcemy pogodzić z tym, bo my byśmy chcieli więcej, no ale nie bierzemy pod uwagę, że o tym decyduje nasza biologia, nasza chemia, wszystko po prostu, bo gdybyśmy tej dopaminy na przykład, tego hormonu szczęścia mieli więcej, załóżmy, byłoby połowa na połowę, 50 na 50, to by nas po prostu zniszczyło. Więc jest to naturalny stan rzeczy. I dlatego jak mówimy o emocjach, że o, ktoś na przykład jest w jakimś tam swoim cierpieniu i na przykład chce sobie polepszyć w tym momencie samopoczucie i idzie w cudzysłowie regały i kupi sobie czy sukienkę, czy jakiś sprzęt, czy coś, bo się lepiej poczuje. Tylko to jest krótkotrwałe. To jest coś, co i tak jest okupione cierpieniem, bo ponieważ cały czas my zużywamy energię. Czyli żeby tą sukienkę doświadczyć, no to tak, cały czas są straty energetyczne, bo musimy coś robić, czyli energia w nas cały czas działa, więc musimy się ubrać, musimy wsiąść do samochodu, musimy jechać, denerwujemy się, bo korki. Jeszcze ktoś nas na parkingu, załóżmy, zarysuje, więc jeszcze więcej stresu, jeszcze więcej napięć. Jesteśmy w tym sklepie, jesteśmy bezsilni, bo nie ma tego koloru, który bym chciała, bo nie ma tego, tamtego i to wszystko. My tego nie widzimy, ale to cały czas jest po to, żebyśmy my te 20% czy 15 czy ile tam, żebyśmy my mieli tej radości. Jeżeli my się z tym naprawdę odnajdziemy i uświadomimy sobie, że te emocje cały czas przy nas są, cały czas będą i te nasze naturalne reakcje na wszystko są stratami i że jesteśmy przynależni temu cierpieniu. Jeżeli to będzie w akceptacji, odpuszczeniu, to nie będziemy siebie tak gnębić i tak walczyć z wiatrakami. Więc chodzi o to, żeby zrozumieć, że wszystko wymaga pracy i to ciężkiej pracy. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, no to musimy w to włożyć pracę i dostaniemy rekompensatę za to. Natomiast w naturalnych warunkach my wszystko traktujemy, chcielibyśmy lekko, lekko, łatwo i przyjemnie. A to sobie zrobię i kupię sukienkę, a to to, a to tamto. I to powoduje, że krótkoterminowo faktycznie może i się lepiej czujemy, ale długoterminowo ten stres, który w nas jest, będzie nas krzywdził i wprowadzał choroby, cierpienie, bo my uciekamy, my wycofujemy się z procesu, który jest tak ważny. Przecież nasza inteligencja emocjonalna to umiejętność rozumienia tej sytuacji, rozumienia swoich emocji. Czyli jestem w niej i potrafię sobie z nią radzić, a nie uważać, że i pomijać ją, wycofywać, że jeszcze zrzucać odpowiedzialność na kogoś albo trzymać się racji. I te wszystkie rzeczy powodują, że no, cierpimy. Więc chcemy lżej, no to weźmy się w garść i bądźmy odpowiedzialni za siebie. Uczmy się tych emocji, rozmawiajmy z nimi. Postarajmy się je zrozumieć, dajmy im miłość. Przecież jak ja pracuję z kimkolwiek, no to ja pracuję w energii miłości. To jest stan, to jest coś, co się samo dzieje. No więc jeżeli ktoś weźmie i uruchomi swoją własną miłość na to coś, co się dzieje, a nie swoje pretensje, żale, walkę,
to cały czas będzie w cierpieniu, w stresie. Tak to działa. Tylko tak jak mówiłeś, to jest ciągła, nieustanna praca. No dobrze, ale w tej sytuacji, jeżeli jest bardzo silny natłok tych emocji, bardzo silna destrukcja, załamania, tego, że człowiek zaczyna siebie nie lubić, nienawidzieć wręcz, jakieś pojawiają się stany głębokiego załamania i wyrzuca to, że człowiek płacze, że nie widzi wyjścia. Czy takie chwilowe robienie sobie dobrze, w sensie takim, nie wiem, no jakieś zakupy, jakieś przyjemnostki takie doraźne. Czy one mogą być kluczem, czy mogą być zaczątkiem do tego, żeby z tymi głębszymi stanami sobie zacząć radzić? Może w tym czasie, kiedy to robimy, mamy na chwilę tę ulgę i odpuszczamy sobie, i przekierowana uwaga jest na coś inna i na coś innego. I to nam może na tą chwilę, albo wyjście i przebywanie w towarzystwie, a nie zamykanie się, bo większość się zamyka, więc trzeba wyjść do ludzi, trzeba rozmawiać, trzeba to już ta przekierowana uwaga jest na coś innego. I to jest bardzo ważne, bo to w jaki sposób nam ściąga tą negatywną energię. Ale zdajmy sobie sprawę, że przecież jeżeli my mamy tak nagromadzone te wszystkie emocje, te negatywne, że wszystko nas dobija, no to nawet gdyby była jakakolwiek przyczyna tego, to nie chodzi o tą przyczynę, że coś tam się wydarzyło, tylko jak my to traktujemy i siebie. I właśnie ta inteligencja emocjonalna polega na tym, żebyśmy my umieli to rozumieć, rozpoznać i właściwie do tego podchodzić. To trzeba się nauczyć. To nie jest coś, że my wpadamy w te emocje i zaraz się będziemy zajeżdżać, bo mamy nawyki stania się ofiarą albo ucieczki, albo innych tam poczucia takiego gniewu i tak dalej. Tylko hola, stop. Skoro się to ze mną dzieje i zawsze w takiej sytuacji ja sobie dosalam, to czas najwyższy to zrozumieć, że tutaj jest coś innego. Dlaczego ja nie dam akceptacji temu, co się wydarzyło? Może to nie jest dla mnie. To, co chciałem, żeby było dla mnie, może to nie jest. Może powinienem pójść inną drogą. Może nie powinienem oczekiwać od tej osoby tego właśnie, co ona zrobiła i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko te rzeczy, które są do wytłumaczenia sobie i na tym polega inteligencja emocjonalna, że my jesteśmy świadomi tego wszystkiego, że możemy to zmienić, że mamy na to ogromny wpływ, że to powoduje, że zaczynamy też rozumieć drugą osobę, ponieważ wtedy przez tą empatię zaczynamy współodczuwać. I gdybyśmy od dziecka byli uczeni tego współodczuwania, tej empatii, to by nie było tego, co się dzieje, bo dzieci nie dostały tej miłości, a potem nie ma akceptacji, nie ma uwagi, no i potem się dzieją te różne rzeczy, z którymi mamy do czynienia, gdzie się słyszy to i owo, o tym, co te dzieci potrafiły zrobić, że ktoś kogoś zamordował, że to, że tamto i tak dalej. To są wszystko wskutek wychowywania. To wszystko się zaczyna od dziecka. Wtedy jest to najbardziej krytyczny moment. Jeżeli to dziecko nie jest właściwie prowadzone, to potem to odbija się na całej rzeczywistości późniejszej. I tu właśnie po to mamy ze sobą pracować teraz, żeby tę przeszłość wyczyścić, uwolnić. Jak ja teraz procesy miałem, zajęcia, w których grupa pracowała po prostu ze sobą, uwalniając to wszystko, co się działo w ich życiu, to po prostu powiedzieli, że jeszcze w takim stanie nie byli. Jeszcze takiego stanu nie znają od dziecka, żeby tak się czuć. A to są naprawdę bardzo mocne procesy. Więc naprawdę wszystko zależy od nas, czy my chcemy ze sobą pracować, czy nie. Bo dzisiaj też możemy sobie wiele rzeczy ponaprawiać, tylko warto się na tym skupić. Ale w tej sytuacji, jeżeli jest to cykliczność, o której wcześniej mówiłeś, że emocje po prostu się nad nimi pracuje, a one są cykliczne, one się powtarzają, te lub podobne sytuacje wywierają taki, a nie inny wpływ, to co zrobić, żeby się nie załamać, żeby stwierdzić nagle, o,
No skoro ja pracuję ciężko nad emocjami, tak? Pracuję nad swoją agresją, nad swoją niekompetencją, kiedy czuję złość, sprawiam przykrość innym ludziom, jestem tego świadomy. Dobrze, pracuję, temat mija, się wycisza i mówisz, że to jest nieustanna praca, ale na ile to jest sensowna praca, jeżeli ta natura tej emocji konkretnej, tak jak podałem przykład, cały czas się w jakiś tam sposób wznawia? Po pierwsze, nie ma czegoś takiego, że ja ciężko pracuję. Bo już próbujemy przez ego sobie podpowiedzieć, że ja naprawdę wszystko zrobiłem, a to nadal się dzieje, czy coś takiego, i znowu mnie zniechęci, i znowu będzie z tym problem. To nie na tym polega. Praca polega na odpuszczeniu. Na tym, że ja to akceptuję, że ma to prawo istnieć i daję temu miłość, bezpieczeństwo, żeby to coś, co na mnie tak wpływa, aż tak nie krzyczało, aż tak nie walczyło, aż tak nie obciążało tą potrzebą posiadania tego stanu, tego czegoś. Więc tu praca jest tylko przyjemnością. Jeżeli ja to robię z przyjemnością i się dogaduję z tymi swoimi częściami, które są nieprzepracowane, które są traumatyczne, które są zupełnie w innej częstotliwości niż przenoszę ja siebie w wieku dojrzałym czy w częstotliwości. Czyli zobacz, miłość jest konkretną częstotliwością, pieniądze są konkretną częstotliwością, smutek jest konkretną częstotliwością, gniew konkretną częstotliwością. Jeżeli my w niej przebywamy, w tej częstotliwości, to to posiadamy. Czyli jesteś w częstotliwości gniewu, to będziesz cały czas w gniewie. Jeżeli będziesz w częstotliwości pieniędzy, to będziesz cały czas zarabiał. Jeżeli będziesz w częstotliwości miłości, będziesz cały czas w miłości. To jest takie proste. Tylko wejdź w tą częstotliwość. Ale żeby wejść, to trzeba znaleźć się w wysokiej wibracji, a przecież tam nie ma walki. Tam nie ma ciężkiej pracy, tam nie ma nic, tam jest przepływ, tam jest stan, w którym ja się tak czuję, to jest uczucie. Przecież to jest sytuacja, że jak ja z kimkolwiek pracuję, to ja pracuję w stanie. Ja nie oceniam tej osoby. Ja nie mogę nawet ocenić. Nie ma czegoś takiego, żebym wszedł w to i za wszelką cenę próbował to zmienić i tak dalej. Ma prawo w tym przebywać. Ale przez stan zaczyna się dziać magia, ponieważ wchodzi w to wszystko przede wszystkim spokój, bezpieczeństwo, zaczyna pojawiać się zaufanie i ta osoba nawet nie wiedzieć kiedy zaczyna się coraz lepiej czuć, czego wcześniej nie miała, i wtedy ta energia przenika i zaczyna wszystko się zmieniać. I to jest właśnie to, że nagle pstryk i ta osoba czegoś nie ma. Ta osoba nagle, wow, eureka, ma zrozumienie, bo zostało wszystko wypowiedziane, bo dokładnie znam. Ja swoją pracę opieram na 16 energiach i po prostu dokładne współzależności tworzą to wszystko, co się dzieje w tej głowie i w tym sercu. I teraz, jak ja to pokazuję od zewnątrz, i teraz jeszcze pozwolę doświadczyć właśnie przez to, że ten stan wytwarzany jest i ta osoba sama zaczyna to czuć, sama zaczyna to doświadczać w procesie, to to doświadczenie daje jej ogromne możliwości już pracy ze sobą, bo ma doświadczenie, czyli mózg wie, jak reagować w danej chwili, bo po prostu już ma siłę, już ma moc, już ma to wszystko zupełnie inne podejście. I na tym to polega. Nie na ciężkiej pracy, nie na tym, żebyśmy my sobie dosalali i ciągle pracowali, 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 bo ja pracuję. Nie, to nie jest praca, to jest pozwalanie, żeby to się działo. My mówimy o tym, że odpuszczamy, akceptujemy. Czy to tak dociera do ciebie, bo ja to czuję, ale wiesz, żeby to zinterpretować tak po ludzku, no to nie jest takie łatwe, bo
No bo ja, no to jest, ja tym żyję, to jest emocja, to jest twór energetyczny. To jest coś takiego, jakbyśmy byli w świecie barw i takie coś się przykleja do nas i załóżmy w kolorze szarym, bo te wszystkie te niskowibracyjne są szare, ciemne, czarne i po prostu i zjada ciebie bez, robi cię skubia, a ty coraz gorzej się czujesz i tak przenika to cię, ty coraz mniej pewny, coraz więcej lęków, coraz więcej obaw i nagle to coś gwiżdże na całe podwórko, chodźcie, bo na Romanie jest uczta. No i wiesz, i wszystkie bez, i wtedy ty już jesteś w ogóle i depresja. O. I to jest tak, wiesz, obrazkowo pokazać sytuację. A przecież ten twór, no, też chce żyć jak wszystko. No to tylko co my możemy zrobić z energią? Przecież energii nie zniszczyć. Energię można tylko przetransformować. No więc ją transformuję. I nagle ta osoba nie ma nic, nie ma żadnego ciężaru, jest leciutka, jest radosna, jest szczęśliwa, bo wszystko zeszło. Więc tutaj kwestia pracy ze sobą, żeby uwalniać przez odpuszczenie i nie pozwolić, żeby spinać się, wchodzić w lęki, jeszcze bardziej nakręcać się na to, jakie myśli dostajemy i jakie emocje dostajemy. To jest ta kontrola, to jest to zarządzanie tą emocją. No to generalnie rozumiem, tylko tak mi się troszeczkę konfrontuje z to, co powiedziałeś wcześniej, że to jest ciężka praca. Teraz mówisz, że Tak, to bo jest ciężka proces. praca w tym sensie, że to nie spadnie z nieba, że to nie jest coś, co nam spadnie. My musimy sami to wewnątrz zauważyć. Na tym polega to, że to jest ciężkie, bo wszyscy jesteśmy przekierowani na zewnętrze. A my mamy teraz, dlaczego ja to widzę, dlaczego z tym się spotykam, dlaczego tak się zachowałem, co to jest we mnie. I wtedy z lekkością, naturalnością, odpuszczeniem, obserwacją wchodzę, bo jak obserwuję, to nie mam tych emocji, tylko patrzę na to z boku. I to powoduje, że to się w lekki, łatwy i przyjemny sposób uwalnia. Ciężkie, no bo przyzwyczajeni jesteśmy do czegoś innego, bo jesteśmy przekierowani, że wszystko się dzieje z powodu czyjegoś, a nie widzimy, dlaczego to się dzieje i co mamy z tym zrobić, żeby właśnie było dla nas lżejsze. Nikt nie weźmie pod uwagę, żeby skupić się na sobie. I to jest ten nasz proces. Okej, to w takim układzie, jakie są najczęściej popełniane błędy z początkiem zastanawiania się, odpuszczania czy pracy z emocjami, które czujemy? Takie według Twojego doświadczenia, co ludzie robią najczęściej, co powoduje właśnie taki dyskomfort, mówiąc bardzo delikatnie, bądź depresję, mówiąc już konkretnie, poprzez właśnie trzymanie się kluczowe tych emocji, które się pojawiają? No, Co je powoduje? sam sobie już odpowiedziałeś, że trzymanie się tego, co to powoduje. Czyli największym błędem naszym jest to, że my oceniamy tę sytuację. Ta sytuacja nie jest do oceny, bo ona już się wydarzyła. Po pierwsze. Po drugie, skoro już się wydarzyła, to teraz naszym obowiązkiem jest ją, no, uświadomić sobie. Teraz, jak sobie uświadomimy, i tak jak mówiłem, nazwiemy i już to rozumiemy, że jesteśmy w takim stanie, bo to już jest wewnętrzny dialog i mamy już nazwę tego, to teraz nam jest łatwiej tym zarządzać, bo mamy już konkret, nie mamy iluzji, nie mamy czegoś, tylko mamy konkretny smutek, albo nienawiść, albo zazdrość. Albo przykrość, cokolwiek, ale to już jest nazwane. Teraz, jak jest to nazwane, no to teraz, co ta przykrość chce mi przekazać? Czyli nabieram właściwego stosunku do tego, co się ze mną dzieje. Bo jeżeli ja to rozpoznam i skontroluję i będę teraz tym zarządzał, czyli konkretnie się do tego odnosił, to wszystko zaczyna być dla mnie łatwe. Lżejsze, bo już jestem świadomy tego. I jak wejdę przez pozytywne nastawienie do tego, co się wydarzyło, to uruchomię empatię. Zacznę widzieć,
że druga strona nie musi widzieć tak jak ja, że ona ma swoją drogę, swoją ścieżkę, za którą płaci i okej, w porządku, to jest jej wolna wola i ma prawo tak robić, życie ją samo oceni, ale nie ja. I wysyłam sobie i tej osobie to odpuszczenie, to światełko, to co, ktokolwiek sobie tam zażyczy. I wtedy masz wewnętrzny spokój. Wtedy masz ulgę, wtedy masz ten odpust. Tak to wygląda. Czyli rozumiem poniekąd to w ten sposób, że mogę liczyć na to, że życie zweryfikuje, życie oceni, czyli tak jakbym miał oczekiwać teraz procesu, że ktoś wywołuje takie, a nie inne moje reakcje. Generalnie ze strony obiektywnej ta osoba postępuje niewłaściwie. Ja sobie to uświadamiam i od tych emocji zaczynam się dystansować, bo z nimi pracuję. One mijają. Czy w tej sytuacji mogę liczyć na jakąś taką sprawiedliwość, że tak. życie... Tak. Dlaczego? Dlatego, że jesteś już w wysokich wibracjach. A to przyciągać będzie działanie z poziomu serca połączonego z głową, ponieważ pojawi się rozsądek, pojawi się postawienie granicy i wyegzekwowanie bez emocji, bez napięć tego, żeby to było właściwe. Czyli wtedy przychodzi ta sprawiedliwość, ponieważ jestem bez emocji, jestem czysty i nie ma żadnej pobudki, żadnej intencji, żebym ja chciał tą osobę skrzywdzić, tylko chcę, żeby była wymierzona sprawiedliwość, czyli postawienie granicy, bo ja na pewne rzeczy nie mogę sobie pozwolić. Ok? Bo znam swoją wartość, bo wiem, co jest prawdą, bo jestem w uczciwości, bo jestem w tym stanie, w którym jest ta równowaga, jest ten balans, jest ta wysoka wibracja. A jeżeli ja nie mam tego balansu i nie ma tej równowagi, jest chaos. I ta osoba wręcz może jeszcze to wykorzystać przeciwko mnie, bo ja mogę przekroczyć swoją granicę emocjonalną, inne rzeczy i tak dalej, i mieć argument i powód, dla którego robi różne rzeczy. Więc to wszystko jest sprawiedliwe, jest namiarem nas. Jeżeli kierujesz się emocjami, to będziesz przegrywał. Jeżeli kierujesz się współczuciem, empatią, rozsądkiem, odpowiedzialnością, stawianiem granic, uczciwością, będzie ci służyło, bo ty nawet nie musisz z tą osobą rozmawiać, żeby to się przejawiło we właściwy sposób dla ciebie. Ponieważ no to dobrze. zostanie ci. Nagle pojawi się osoba, która ci coś podpowie, powie, słuchaj, no nie, no przecież w tej sytuacji to tylko to i to. I to jest naturalny stan rzeczy. No dobrze, ale jeżeli, czy empatia jest w takim razie emocją, bo za dużo empatii jest tak samo szkodliwe jak jej brak. Gdzie znaleźć tą równowagę empatii w relacjach z innymi ludźmi, w relacjach z otoczeniem, żeby to zbalansować na tyle, żeby to służyło odpuszczaniu emocji bądź uświadamianiu sobie tych emocji? Właśnie na tym polega inteligencja emocjonalna. Przekroczysz granicę, obrywasz. Nie przekraczasz, masz wszystko. Cały czas chodzi w tym o to, żeby wszystko było w równowadze. Jeżeli masz za dużo empatii, to jest egoizm. Tak naprawdę. Ponieważ ty chcesz za wszelką cenę pokazać drugiej osobie, że ty tak o niej myślisz i chcesz jej dać tyle dobra, tylko że od takiego dobra jest piekło wyblokowane. Bo to jest egoistyczna zagrywka. Empatia sama w sobie nie może być za duża, za mała, za słaba, za silna. Nie. To jest stan, w którym współodczuwam tą osobę, ale swoje robię, bo muszę postawić granice. A osoby, które przeważnie są empatyczne, nie stawiają granic i są wykorzystywane. Na tym to ale, polega.
Ale poniekąd rozumiem to też w ten sposób, że człowiek nadmiernie empatyczny, czy tak jak powiedziałeś, że to już jest egoizm, że tak naprawdę jest to swego rodzaju agresja, czyli emocja związana z tym, że ja ci coś daję, bo oczekuję od ciebie, że ty mi to wynagrodzisz albo zrekompensujesz i tak dalej. Czy to też można podciągnąć pod empatię, czy to jest, no bo wiemy, że to jest egoizm, ale jaka temu towarzyszy emocja, jaka struktura, żeby ją sobie uświadomić i po prostu to odpuścić? Bo wiemy, że to jest inteligencja, tak jak mówisz, że żeby sobie radzić, że są takie, a nie inne klucze. Ale jak w tej sytuacji, kiedy ktoś uważa się, ja jestem taki dobry, przecież ja dla ciebie ratuję ciebie po to, żeby tobie pomóc, tak? A gdzieś tam z tyłu zaczyna działać, no tak, ale ty mi to oddasz, ty mi to wynagrodzisz, ty mi będziesz tak samo robić dobrze, jak ja tobie. Musi być tutaj zdrowy rozsądek, czyli współodczuwanie, empatia empatią, ale z drugiej strony zdrowy rozsądek. Żaden związek nic nie przetrwa, jeżeli nie ma równowagi w dawaniu. Czyli jeżeli dajemy coś drugiej osobie, a dajemy od serca, to teraz w tym momencie powinno następować wsparcie od drugiej osoby, żeby rekompensowała to, co dostaje, bo czuje się szczęśliwa. I jeżeli ma przekierowaną uwagę na drugą osobę i zaczyna dawać to samo, to taki związek jest na wieki. Ale jeżeli podchodzi egoistycznie i wykorzystuje tylko tę osobę, tę empatię i tak dalej, to czyni się jej zło. Ta osoba będzie coraz gorsza, ponieważ ona wchodzi w egoizm i uważa, że jest tak cudowna, tak kochana, tak wspaniała, że ona może tak się zachowywać. No niestety ją zaboli życie, ponieważ nie daje równowagi, bo musi być wymiana. Musi być cały czas w relacji z drugą osobą w podobnym stanie dawania. I wtedy wszystko jest szczęśliwe. Także to nie jest, że co jest za coś. To jest naturalny stan rzeczy, że jeżeli my z poziomu serca coś dajemy, to nie po to, żebyśmy my się wykrwawili czy wyzbyli energii, tylko po to, że dajemy komuś radość, żeby dzięki tej radości ta osoba też mogła dawać, bo jest ożywiona do dawania, bo dostaje to z miłości, dostaje to od serca, bo jest kochana, bo jest akceptowana, bo to czy tamto. I to jest ten stan rzeczy. To nie jest za coś, to jest naturalny stan rzeczy. Nie ma tego, no to zaczynamy bawić się, ty mi tego nie dałaś, to ja ci też tego nie dam. No i zaczyna się to rozchodzić, no bo nie dajemy sobie. W podsumowaniu naszej rozmowy, emocjonalna inteligencja, czyli klucz do zrozumienia i radzenia sobie z emocjami, jest z tego, co wyciągnąłem, zrozumiałem z naszej rozmowy, jest procesem. To nie jest coś takiego, tak jak klucz do drzwi, że wsadzam go w zamek, przekręcam i drzwi są otwarte, już jestem happy. To jest cały czas taki proces. Więc prosiłbym Ciebie teraz, żebyś podsumował, tak, chociaż tak esencjonalnie, jak ten proces, jak do niego podejść, jak się jego trzymać i w jaki sposób po prostu rozumieć ten proces, że on działa, że on jest. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest konsekwencją postępowania ze sobą. Czyli widzimy to, na co zasługujemy. Jeżeli jesteśmy dawcami, to możemy zobaczyć, że druga strona będzie albo egoistyczna, albo będzie w równowadze i będzie szczęśliwa. I to od nas zależy, jak dajemy, i to trzeba rozpoznać. Po to jest ta inteligencja emocjonalna. Natomiast ważna uwaga, żebyśmy my nie przekierowywali swojej energii na jakąkolwiek złość, nienawiść, zazdrość i tak dalej, bo to są konsekwencje naszych wyborów. Myśmy wcześniej wybrali tę sytuację, to doświadczenie, bo spotykamy się przez to
że ta osoba się stała taka i tak dalej, ma prawo. I teraz naszym zadaniem jest rozwiązać ten problem. Czyli komunikacja jest najważniejszym elementem, który nas otwiera na to, żebyśmy my ten problem rozwiązali. Jeżeli nie mamy rozmówcy, bo ta osoba nie chce rozmawiać, to już w tym momencie możemy tylko sami ze sobą ten problem rozwiązać i pokierować nim poprzez postawienie granic i rozwiązanie to przez kogoś innego, wykorzystując inne okoliczności, jeżeli są potrzebne. Natomiast jeżeli nie, no to po prostu musimy sobie odpowiedzieć, co my tak naprawdę chcemy. Albo akceptujemy, albo rezygnujemy. I tutaj w tej sytuacji ta komunikacja, jeżeli my nie będziemy bali się otwierać, nie będziemy bali się wyrażać siebie, obawiać, że ktoś wykorzysta tę prawdę przeciwko nam, tylko jesteśmy po to, żebyśmy my konstruktywnie rozmawiali o wszystkim i rozwiązywali swoje problemy bez lęku, to będzie budowało naszą właściwą relację, naszą radość, nasze szczęście, wszystko to, z czym się spotkamy, ponieważ zamykanie, blokowanie, ucieczka, dosalanie sobie, czyli obciążanie siebie tym, że źle postąpiłem, ile razy mamy do czynienia z tym wewnętrznym katem, krytykiem, że jedna część nasza wzięła i w tym momencie zadecydowała tak, a druga część się z tym nie zgadza i potem sobie cały czas głowę zawracamy, dlaczego ja tak postąpiłem, czemu ja inaczej nie postąpiłem i tak dalej. Przecież to jest cały czas wariactwo. No i tutaj chodzi o to, żebyśmy my znaleźli tą właściwą komunikację nawet ze sobą, żeby umieć zaakceptować, że na ten moment chciałem to zrobić i okej, ale mam teraz doświadczenie, że to mi przyniosło dużo przykrości, więc w przyszłości tego nie zrobię. Więc jestem za siebie odpowiedzialny, wzrosłem o to doświadczenie, a mogę postąpić następnym razem wierząc, że wszystko będzie lepsze, a będzie znowu takie same, bo my nic nie zrobiliśmy ze sobą. Więc bardzo ważna odpowiedzialność, komunikacja, zaglądanie w głąb siebie i rozpoznawanie siebie i wyciszanie, żebyśmy nie musieli tymi emocjami potem, z tymi emocjami walczyć wewnątrz siebie. Tak w skrócie, czyli a wszystko jest pod jednym. Miłość, miłość, jeszcze raz miłość. I zawsze mamy wybór, żeby tak postępować, bądź inaczej. Emocje mają na pewno wpływ na nasz wybór, a inteligencja w podsumowaniu to jest emocjonalna, to jest wpływ na to, żeby wybierać lepiej. I jeszcze lepiej, bo już nie będziemy mówić, że gorzej. Dokładnie, dlatego że im większy dystans zachowujemy emocjonalny, tym jesteśmy w wyższych wibracjach. Im bardziej w tych emocjach, to tym bardziej musimy się liczyć ze skutkami ubocznymi. Ireneusz, pięknie Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę. A my na pewno spotkamy się za tydzień z kolejnym tematem, który będzie wiązał się z korzyściami płynącymi z samorozwoju, z rozwoju samoświadomości emocjonalnej. Także będziemy rozmawiać o tym właśnie, żeby te wybory nasze tu i teraz były jeszcze lepsze. Bardzo Ci serdecznie dziękuję i Państwu za uwagę. Dziękuję i życzę wszystkim spokoju, normalności, odpuszczenia i stawiania granic. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego.